Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze StarCraft 2 Wings of Liberty. Zaczynamy sobie. Mamy tutaj parę rzeczy do przejrzenia, więc zobaczmy wiadomości. Kłanie się państwu, Donny Vermilion na żywo ze studia UNN na Korhalu. Mamy dla państwa szokującą informację. Oddajmy głos Kate Lockwell, która znajduje się w tej chwili na jednej z obrzeżnych planet Marsarze. Kate? Dziękuję, Donny. Rebeliant Jim Raynor powraca w wielkim stylu. Jego grupa zaatakowała magazyn Dominium zlokalizowany niedaleko pogranicznych rubieży. Skradziono broń, a następnie rozdano ją okolicznej ludności. Kate, domyślam się, że tamtejsza ludność przejmuje się, że po okolicy grasuje groźny przestępca. Szczerze powiedziawszy, Donny, osoby, z którymi rozmawiałam, wydawały się pełne entuzjazmu. Dziękujemy, Kate. Tylko w UNN Jim Raynor steroryzował ludność Marsary. Po przerwie, czy twoje dziecko zażywa stymulanty? Gadaj zdrów. Ja się dopiero rozkręcam. Czy twoje dziecko zażywa stymulanty? No nie. A, tutaj zmieniam sobie muzyczkę. Fajnie. To ma ten Wiking. Zobaczmy Wikinga. To wygląda na nowe. Ty mi się zajmujesz, Jimmy? Ludzie w tych okolicach są gotowi do walki przeciwko Mengskowi. Chyba potrzebowali po prostu małego bodźca. A więc wciąż traktujesz całkiem serio tę całą rewolucję? Każdy potrzebuje jakiegoś hobby. Okej, czyli to były prawdopodobnie te dwa, które na samym końcu ostatniej misji załatwiliśmy, te dwa boty. Zobaczmy, co ma Tychus do powiedzenia. Tak, z czystej ciekawości. Jak się wyrwałeś? Wydostałem się z kryozamrażarki, kiedy transportowali mnie do Nowego Folsom. Gołymi rękami zabiłem chyba z 10 strażników. Tak, już słyszałem. Opuściłeś jednak ten fragment, w którym chodziłeś po wodzie i zwiałeś z córką naczelnika. Tylko nie tym tonem, chłopcze. Słyszałem sporo o tej twojej wielkiej walce o wolność, kiedy mnie nie było. Co się stało, Jimmy? Bój o prawdę i sprawiedliwość stał się dla ciebie zbyt ciężki? Jeszcze nie skończyłem. I obiecuję ci. Mengsk zostanie załatwiony w ten czy inny sposób. Dobra, mamy coś jeszcze? Chyba już nic. Zobaczmy więc misję. Dzięki twoim działaniom Marsara jest obecnie w stanie otwartego buntu przeciwko Arcturusowi Mengskowi. Były więzień Tychus Findley ujawnił, że Dominium przybyło na Marsarę w celu wydobycia artefaktu obcych. Przejęcie artefaktu zada kolejny cios Dominium i przyniesie zysk w wyniku jego sprzedaży tajemniczym kontrahentom Findleya. No dobrze, widzę, że mamy nową jednostkę. Jest to sanitariuszka. Czyli wiadomo, co będzie robić. Chcę sprawdzić tylko jedną rzecz. Czy zmiana... Nie, zmiana nie robi różnicy w nagrodzie w kredytach. A z tego, co wiem, kredyty w przyszłości będą ważne. No dobrze. Uruchommy to więc, zatem wysoki. Jedziemy. Ten stary posterunek nie wygląda jakoś wyjątkowo. Spokojnie, brachu. Inżynierowie z Dominium kopią tam już od miesięcy. Widzisz ten dźwig? Przygotowują się do wydobycia artefaktu i przetransportowania go gdzie indziej. A niech mnie. Widzisz? Więcej wiary, Jimmy. Dobra, czas na pobudkę dla Dominium. Rozwalmy bazę i wywieźmy stąd to maleństwo. No dobrze, czyli w tej misji będziemy mieli chyba budowanie bazy, mam nadzieję. Czyli coś, przy czym ja strasznie długo spędzam czas w tej grze. Śmiało! No dobra, lecimy. Będziemy potrzebować o wielu więcej Marines przed atakiem na posterunek Dominium. Wyszkol ich w koszarach. Skoro już o tym mowa, dodatkowe ERK pomogą szybciej wydobywać minerały. Wyszkol je w centrum dowodzenia. Za mało minerałów. Dobra, lecimy z rozbudową bazy. Szeregu, też polecę na szybkości tutaj na zwiat. Tylko spokojnie, coś się tak napali.
z nadzieją, że nikt mnie tutaj nie dorwie. Tak jest, komandorze. Dobra, nie za daleko. Tempo, tempo, tempo! Rozstawcie się w jakiś sposób. ERK gotowy. I brońcie. Tutaj oczywiście punkt zborny przy minerałach, żeby nowo przyszłe ERK od razu zbierały, żebym nie musiał tutaj wracać. To sobie przypiszę pod kontrol 1. Rozbudowa ukończona. Za mało wyspanu. Potrzebne dodatkowe magazyny. Za mało wyspanu. No, za mało wyspanu. Potrzebne dodatkowe magazyny. Czyli tak. Bierzemy sobie robotnika i zbudujmy magazyny. Za mało minerałów. Za mało minerałów. No dobra. Poczekamy sobie na minerały. Jest już lekarz. Jest już lekarz, bardzo dobrze. Lekarz na pozycję. I punkt zborny do lekarza. Bym prosił, żeby każda jednostka, która się wyszkoli, leciała od razu do... Potrzebne do niego. Dodatkowe magazyny. Za mało minerałów. Za mało minerałów, za mało minerałów. Aha, no tak, musi się wyszkolić magazyn, jeżeli chce. Za mało minerałów. Wyszkolić magazyn. Musi się stworzyć magazyn, jeżeli chce więcej robotników. Wespa na razie raczej nie będzie problemem. Twoja forsa. Wybudujmy drugie koszary. Jest już lekarz. I będziemy coraz szybciej w ten sposób zbierać minerały. Zakolejkujmy kolejnych dwóch. Trzeciego lekarza. Chcesz ERK gotowy? Weźmy jeszcze jednego ERK do budowy. Kupa roboty, co? Śmiało! I ze dwóch do tego wespanu całego. Proszę określić potrzebne selekcje radnych. No właśnie. Przyszli koledzy się z nami pobawić. Ale skończyli marnie. Potrzebne dodatkowe magazyny. No i potrzebne dodatkowe magazyny. Ty kolego, chodź tutaj. Będziesz budował magazyny. Za mało minerałów, znowu. Nie wstrzymuj. Aj, myli mi się jeszcze... Ten. Mogę zawsze na minimapę klikać i sobie obracać. Dobra, postawmy sobie tutaj kolejne rzeczy. W szeregu, chłopaki. Wydasz jakiś rozkaz? Dokładnie, w szeregu, chłopaki. Chciałem powiedzieć robaki. Czy ja mam tutaj już dostęp do jakichś bunkrów? Rozbudowa ukończona. Nie, nie mam dostępu do bunkrów, niestety. Słyszymy! Da, uwaga! Za mało minerałów. No tutaj ta pani nas bardzo ładnie zawsze informuje, kiedy mamy za mało minerałów. Bo myślę, że z taką armią możemy pomału ruszać. Więcej sanitariuszek. Jest już lekarz. Czemu ty nie budujesz? Daj mi się budową. Nadgodziny, śmiało! Uhu, nadgodziny. No super. Wszyscy lubią nadgodziny. Jest już lekarz. A, tutaj punktu zbornego nie ustaliłem. Gdzie boli? Dobrze, że teraz się kapnąłem. A nie później na przykład. Gotowy do akcji! Chcesz ze mną zadrzeć? Dobrze. Idziemy w takim razie pozadzierać z kimś. Cztery sanitariuszki, mam nadzieję, utrzymają nas przy życiu. Jest już lekarz. No, sanitariuszki sprawiają, że nasze jednostki nie padają. I to jest bardzo dobre. Mam to. Się robi. Lepiej, żebym tego nie żałował. Potrzebna cele, proszę określić naturę problemu medycznego. Czekam. Dobra. Sanitariuszki do tyłu. Żeby nie poginęły przypadkiem. Zostawimy sobie tu armię, dostaniemy informację, gdyby coś się działo.
Co ty idź zbierać, Wespan? A ty buduj kolejne magazyny. Dostanie za to kupę hajsu. Więc nie maruć. Tylko... pracuj. Dobra. Pięknie, przepysznie załatwieni. Tych zwierzątek tutaj chyba nie ma potrzeby rozwalać. Przynajmniej ja nie widzę. Więcej robotników. Lepiej, żebym tego nie żałował. Przyda się na pewno. Komandorze, Dominium atakuje bazę rebelii na południowym zachodzie. Dobrze. Dzięki temu Dominium nie będzie siedziało nam na plecach. Ci ludzie potrzebują naszej pomocy, Tykus. Dobra, biegnijmy w nich. Damy sobie radę, myślę. A właśnie. Padli jak. Rebelianckie szumowiny. Potwierdzam. A załatwmy jeszcze tych. No i ładnie. W porządku. Gotowy? Dobrze was widzieć. Jesteśmy z wami. Powiedzcie tylko, co mamy robić. Witamy na pokładzie, chłopaki. Dominium może iść do diabła. To chłopaki Reynora. Reynor rządzi. Pod F2 chyba mam całą armię. Rozwalcie ich. Tylko nie pogincie. Ci źli poszli tamtędy. Szkolimy więcej jednostek, oczywiście. Jeszcze więcej. Dobra, z taką armią to myślę, że można już lecieć. Zobaczę jeszcze, czy tu nie ma czego ciekawego. Ostrzeżenie. Zbliżają się do mijanych regionów. Ojoj. Lepiej, żebym tego nie Te heliony to jakieś lamusiarskie były. Potrzebna selekcja rannych? Nie wiem, co ta sanitariuszka robiła z przodu. Nie powinna jej tam być. Niezła robota z tym punktem. Dzięki twoim chłopcom i moim umiejętnościom daleko zajdziemy. Twoim umiejętnościom? A bierzesz udział w tej misji? Porządku. Znowu sanitariuszki są z przodu. Dobra, ginąć. Lepiej, żebym tego nie żałował. Oczywiście. Tempo. Dobra, rozwalamy ich. Bardzo ładnie i sprawnie. Uwaga, idzie się. Heliony padają. Skupmy może ogień. Chcesz ze mną zadrzeć, chłopcze? Przyjąłem. Kolejny kalion leży. Lepiej, żebym tego nie żałował. Gotowy do akcji. Jeszcze rozwalmy fabrykę kalionów. Zróbmy to. Dobra, Heliona, żeby nam nie marnował jednostek. I rozwalamy. No i to jest zwycięstwo tak naprawdę. Uzyskałam dostęp do dźwigni. Rozszyfrowuję kody bezpieczeństwa. Pełna kontrola nad dźwigiem. Pięknie. To teraz bierzmy to bydle i zabierajmy się stąd. Okej, mamy artefakt. Miałem to zrobić mniej niż 10 minut, ale... no cóż, nie jestem asem prędkości. Okej, widzę, że bez cutscenek. Cutscenki
zobaczymy sobie już w następnym odcinku. Jeżeli ten wam się podobał, zostawcie koniecznie łapkę w górę. Trzymajcie się, do następnego odcinka, no i cześć.